miasta w Kościerzynie w Wydziale Rozwoju zrodził się taki pomysł, aby to było miejsce tutaj właśnie w Gerfurze Galerii Kościerskiej. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Żywicka i chodzę do prywatnego gimnazjum Prymus w Kościerzynie. Jesteśmy w Galerii Kościerskiej, gdzie odbywają się kościerskie dni energii. Ja na dzisiaj, na ten specjalny dzień przygotowałam wspaniałą sukienkę dla królowej z butelek, a także innych materiałów budowlanych, remontowych. Pomysł wzięłam właściwie... Podjęłam tę decyzję w takim stroju spontanicznie. Długo się nad tym nie zastanawiałam, po prostu za pomocą mojego ukochanego dyrektora i koleżanek razem stworzyłyśmy tę wspaniałą kreację. Celem tej imprezy jest przede wszystkim ochrona środowiska. Chcemy pokazać, jak można ponownie wykorzystywać wszelkiego rodzaju materiały. Chcemy oszczędzić energię, bo w ten sposób przyczyniamy się do ochrony środowiska, do ekologii. Także dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia. To jest taka edukacja ekologiczna na temat energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, jak zaoszczędzić na prądzie, jakie mieć, zmienić swoje nawyki, przyzwyczajenia na korzystniejsze, aby zaoszczędzić. W dzisiejszej dobie każdy z nas potrzebuje prąd. Wiemy, jaki był paraliż w mieście, kiedy przez pół dnia nie było energii elektrycznej. I tutaj dzisiaj poprzez tą zabawę, poprzez nasze stoiska można zobaczyć, jak wykorzystać odnawialne źródła energii, jak wykorzystać kolektory słoneczne, jak można zamontować pompy ciepła, wykorzystanie energii cieplnej ziemi do ogrzewania naszych pomieszczeń, do ogrzewania wody, bo przecież w tej chwili bardzo dużo energii się marnuje. Jaki jest zasób elektrowni, to wiemy, że tego prądu będzie brakowało. Czyli Brunhilda Brandenburska, wersja PET. Brawo, Wiktorio, jedziemy. Julia Szewczyk z numerem 2. Klaudia Żywicka z numerem 3. Kamil Słomiński numerem 4. To jest wszystko prywatny zespół szkół Prymus. Malina Zimowska z numerem 5. Magdalena Mańska z numerem 6. I uwaga, teraz zmiana szkoły z numerem 7. Szkoła podstawowa numer 1. Nikola Zazdrzykowska. Ósemki nie ma. Dziewiątką jest Kinga Turzyńska. Dziesiątka Diana Kołpacka. Jedenastka Katarzyna Musiał. Dwunastka Aleksandra Mięta. Trzynastka Aleksandra Górniewska. Czternastka Julia Kiedrowska. Piętnastka Zofia Kowalka. Teraz robimy momencik przerwy. Z numerem 16. Cały czas mówię o szkole numer 1. Dawid Jereczek. 17. Julia Greszczyńska. 18. Karolina Pek. 19. Karolina Skalińska. 20. Konrad Klawikowski. 22. Nikola Wójcik. I uwaga, szkoła podstawowa numer 2. Teraz 4 przedstawicielki. Julia Felińska z numerem 23. Z numerem 24 Roxana Woźniak, z numerem 25 Dagmara Borys, z numerem 26 Wiktoria Szczepańska. I uwaga, ruszamy ze szkołą, zespołem szkół publicznych numer 1, z numerem 27 Anna Szczypior, z numerem 28 Julia Grzędra, z numerem 29 Zuzanna Pietruk, z numerem 30 Kamila Kobus, z numerem 31 Julia Matuszkiewicz, z numerem 32
Kacper Pilch z numerem 33, Mateusz Latos z numerem 34, Hubert Piwic z numerem 35, Radosław Stroszaj z numerem 36, Agata Zawadzka. I uwaga, zespół szkół publicznych numer 2 z numerem 37, Monika Zaborowska z numerem 38, Wiktoria Mielewczyk. Z numerem 39 Manuela Bertowska, z numerem 40 Malwina Wantoch-Rekowska, z numerem 41 Katarzyna Jabłońska, z numerem 42 Julia Zaborowska, z numerem 43 Zuzanna Zaborowska, z numerem 44 Amelia Klinko, z numerem 45 Dominika Czaja, z numerem 46 również Dominika Nastały, z numerem 47 Emilia Hajduga. I uwaga, od numeru 48 prezentuje się szkoła, zespół szkół publicznych numer 3, z numerem 48 Sara Bertowska, z numerem 49 Agata Kuja, z numerem 50 Alicja Ramczukowska, z numerem 51 Aleksandra Cygiel, z numerem 52 Olivia Breza, z numerem 53 Julia Chneba, z numerem 54 Maria Śniegiewicz, z numerem 55 Michalina Bindera, z numerem 56 Aleksandra Bojanowska. No i już zaraz będzie koniec. Z numerem 57 Adriana Okrakiewicz, z numerem 58 Natalia Chłowska, z numerem 59 Aleksandra Wojskowska, z numerem 60, Lexi Czeplin, z numerem 61 Marek Graczyk, z numerem 62 Monika Bittner, z numerem 63 Filip Wodczak, z numerem 64 Kamil Kropiłowski i ostatnia, ale na pewno nie będzie ostatnia w konkurencji, Patrycja Malaj. Panie Ewo, wymieńmy jeszcze opiekunów przedsięwzięcia, bo to jest bardzo ważne. Spróbujmy nagrodzić ich brawami. I tak, w zespole prywatnych szkół Prymus była to pani Karina Brzoskowska, w szkole podstawowej numer 1 opiekunko była także pani Karolina Brzoskowska, w szkole numer 2 pani Joanna Stalkę, w zespole szkół publicznych numer 1 Jarosława Woźniak, w zespole szkół publicznych numer 2 Alina Podsiadło, w zespole szkół publicznych numer 3 osoby już, pani Anna Cichosz, Lucyna Henryk i Olina Olszewska. Zapraszamy do głosowania o 12.30 rozstrzygnięcia, a teraz puśćmy muzyczkę i uwolnijmy ludzi na schodach. Dziękuję serdecznie. Trzeba coś pomyśleć, w jaki sposób zmienić to, co mamy obecnie. Przecież Kościerzyna jest najbardziej zanieczyszczonym miastem pod względem powietrza. I tutaj wykorzystanie tych alternatywnych źródeł energii jest wskazane. Jak pani ocenia pokaz mody, która młodzież szkół podstawowych z Kościerzyny zaprezentowała na schodach numer 4? Jestem pełna podziwu do wykorzystania właśnie tych odpadów, zastosowanie recyklingu, że można w jakiś sposób coś tam wykorzystać, może tutaj na wesoło, ekologicznie, ale pomysły, no powiem, że przekroczyły nasze wszelkie oczekiwania. Zastosowanie tego, przecież no mieliśmy różne postacie i jestem pełna podziwu dla autorów tych pomysłów. Ja jestem Kinga Turzyńska ze szkoły podstawowej numer 1 w Kościerzynie. To jest Dawid Jereczak, to jest Nikola Zdrzykowska i to jest Wiwiana Kołpacka. Wszyscy chodzimy do tej samej klasy. Nagroda nie jest ważna, ważne jest to, żeby przekazać właśnie ludziom, że warto oszczędzać energię i że to jest bardzo ekologiczne. Żeby się dobrze bawić. Tak. Że jak na przykład wyjeżdżamy z domu, żeby nie zostawiać włączonego światła, żeby to nie pobierało energii i żeby jak najlepiej segregować, na przykład poprzez wrzucanie, segregowanie śmieci do koszów na przykład żółtych, niebieskich i zielonych.
do plastików, do szkła, do różnych materiałów, do papieru. Ja nie winię mieszkańców. Mieszkańcy są przygotowani do segregacji. Mieliśmy bardzo dużo wiedzy przekazywanej z Urzędu Miasta, ale w tej chwili muszę powiedzieć, że nie dostosował się do tych wymagań operator, firma, która odbiera odpady od nas, bo po prostu nie wyposażyła w nas w odpowiednie pojemniki do tej segregacji na surowce, na bio, dopiero po pewnych interwencjach. I tutaj tkwi całe zło w tym, że po prostu firma musi natychmiast zmienić swoje postępowanie, bo tak nie może być. My jesteśmy przygotowani, mieliśmy pełną informację, ulotki, a w tej chwili właściwie jest w punkcie zerowym. Chciałoby się rzec, że to wydarzenie było historyczne, bo pierwszy raz w Kościerzynie, w Galerii Kościerskiej, Kościerski Dzień Energii. Piękna zabawa, ale także o charakterze edukacyjnym. Poszanowanie energii, recykling, odnawialne źródła energii, to wszystko, co się działo na tych stoiskach, różnego rodzaju broszury, dowodzą jednego, że Kościerzyna i nie tylko mówi o oszczędności energii tak. Taki jest kierunek, tego kierunku nie da się odwrócić i my będziemy przy różnych okazjach tego typu akcje kontynuować. Już niebawem przekonacie się w szkołach, że jest nowy projekt Euronet 50 na 50, nie będę mówił o szczegółach, na pewno dowiecie się od nauczycieli. To jeszcze przez cały czas można przychodzić do naszych stoisk, ta wiedza na temat tych różnych źródeł, konkursy. Tutaj moja koleżanka Kasia Litkę bardzo intensywnie pracuje, młodzież, no jestem zdumiona, odpowiada na trochę zawiłe tematy związane właśnie z tą energią. Jak również mamy prezentację multimedialną, gdzie można też zasięgnąć wiedzy. Przez cały czas coś się dzieje. Pobawić się tymi zabawkami. No i punktem takim najważniejszym będzie podsumowanie, ocena, wręczenie nagród przez pana burmistrza. Dyplom dla Alicji Ramczykowskiej. Zadajecie pierwszego miejsca, proszę o pokazie wody ekologicznej dla nas Kościerskiego Dnia Energii. Ci, którzy tutaj są w sprawie, to też jeszcze popatrzą. Jaki piękny zaśkaz, jeszcze nagroda. Kolejne pierwsze miejsce w konkursie pokazie wody ekologicznej w ramach Kościerskiego Dnia Energii dla Manueli Robertowskiej. Manuela mówi, że sama, nikt jej nie pomaga. Na przykład. To proszę, Kasi, gratulujemy. Dla Sylwestra wydaje nam bardzo można pójść na drogę. Kolejne pierwsze miejsce dla Roxany Woźniak. Zapraszamy Roxanę. Proszę bardzo, no to jest na pewno kreacja udana na Sylwestra. Gratulujemy. I wyróżnienia teraz. Dyplom dla Julii Grzęty. Piękna kreacja. A, Kamili Kobus. Jest Kamila z nami? Gratuluję, Kamila. I kolejne wyróżnienie, ostatnie, dla Wiktorii Żywickiej. Wiktoria, zapraszamy. I może nagrodzonych na pokaz jeszcze. Słuchajcie, może jeszcze nagrodzeni przejadą tymi schodami, żeby ci, którzy przyszli do galerii zrobić zakupy, mam nadzieję, że dzisiaj. Nazywam się Alexi Chaplin i mam 14 lat. Do szkoły 3. No jest ciekawie, no i tu są różne stroje, ciekawe, fajnie jest. Wyciągnęłam różne rzeczy ze śmieci i poprzyklejałam na karton. Spodnice zrobiłam z papierków z gazety, zawinęłam je. No i użyłam duży karton, żeby poprzyklejać wszystko. Żeby pokazać ludziom, że można oszczędzać i ładnie przy tym wyglądać. W jaki sposób oszczędzać energię elektryczną? Aha, dobrze. Powinniśmy oszczędzać energię elektryczną, na przykład wyłączyć światło, zakręcić kran.
takie podstawowe rzeczy, co my nawet nie zauważymy, że to tyle prąd zabiera i... A co by się stało, gdybyśmy tej energii nie oszczędzali? No to szybko by się wyczerpała, bo jest energia, co się już nie powtarza i no ciężko by nam było żyć tutaj. Tak można to zrobić.